Cześć kochani, tu Olga i witam Was serdecznie na moim kanale YouTube. Zapraszam Was dzisiaj na energetyzującą praktykę. Poruszamy się, rozgrzejemy, rozciągniemy i obudzimy. Także myślę, że jest fajny pomysł na początek dnia. Ok, usiądźcie w siadzie skrzyżnym, tak jak Wam wygodnie, z prostymi plecami. I zamknijcie oczy. Weźmiemy kilka głębokich wdechów i wydechów, aby zakotwiczyć się w tu i teraz. We własnym tempie. Długi wdech i wydech. Zauważ, jak z każdym wdechem świadomość Twojego ciała wzrasta. A z każdym wydechem jesteś coraz bardziej w tu i teraz. Możemy ustalić teraz sobie intencję na piękną praktykę z miłością do ciała. Ostatni wdech. I nie otwierając oczu, delikatnie opuść brodę do klatki piersiowej. Poczuj, jak wyciąga się kark. Z wdechem wróć do centrum. I teraz delikatnie do prawej. Poczuj, jak rozciąga Ci się cały lewy bok szyi. I z wdechem centrum. Lewa strona, wydech. I wróć do centrum. Teraz połóż dłonie na kolana i delikatnie zacznij zataczać okręgi korpusem. W prawą stronę. I w lewo. Znajdź zasięg, którego potrzebujesz. Te miejsca, które wymagają rozruszania. I w końcu znajdź centrum. Możesz delikatnie otworzyć oczy. Z wdechem podnieś obie dłonie do góry, połóż lewą rękę, prawą rękę na ziemi i przechyl się do prawej strony. Rozciągnij cały lewy bok. Wyciągnij się od czubków palców aż po biodro. Z wdechem wróć do centrum, opuść dłoń. Z wydechem. Wdech. Wyciągnij się w lewo. Otwórz cały prawy bok. I oddychaj. I wróć do centrum. Jeszcze raz. Wdech. Lewa ręka do góry. Wydech. Skłon w prawo. Wpychamy się ręką od maty. Sprawdźcie, czy oba pośladki są przyklejone do maty. Wdech, powrót, wydech, odłóż dłoń.
Wdech do góry, prawa dłoń i wydech, skłon. Oddychaj. Wdech do centrum i opuść dłonie. Ok, teraz zrobimy sobie skręty, więc jeszcze raz. Obie dłonie do góry z wdechem i wydech, odwróć się w prawą stronę. Lewa ręka na prawym kolanie, prawa ręka za tobą. Z każdym wdechem wyciągaj kręgosłup, z wydechem dokręcaj jeszcze bardziej. Z wdechem wróć do centrum. I druga strona, w lewo tym razem. Prawa dłoń na lewe kolano. Lewa dłoń za tobą. Z wdechem do góry wydłużamy kręgosłup. Z wydechem dokręcamy. I z kolejnym wdechem powróć do centrum i odłóż dłonie na matę. Ok, przejdziemy teraz do klęku podpartego i zrobimy kilka rund krowy i kota. Z wdechem opuszczamy pępek, odwijamy miednicę, patrzymy przed siebie. Wydech. Podkulamy ogon, zaokrąglamy kręgosłup, luźno głowa. I jeszcze raz wdech. Patrzymy przed siebie, opuszczamy brzuch do ziemi. Wydech. Koci grzbiet. I ostatni raz wdech. Patrzymy przed siebie. I wydech. Koci grzbiet. Możemy delikatnie się poruszać. Ok. Zahacz palce stóp i delikatnie wypchnij biodra do tyłu i przejdź do psa z głową w dół. Możemy wyprowadzić psa na spacer. Raz przykleić jedną piętę do podłogi, raz drugą. I delikatnie porozciągać nogi. Pamiętamy o oddechu. Dłonie mocno odpychają się od maty, barki daleko od uszu, pępek zassany do kręgosłupa. Wyciągamy ten kręgosłup i oddychamy. Delikatnie ugnij kolana i dotknij matę i zwróć z powrotem do psa z głową w dół. I jeszcze raz wydech, odkładamy kolana delikatnie i wdech, znowu pies z głową w dół. Wydech, dotykamy kolanami maty, wdech, pies z głową w dół. I jeszcze trzy razy. Kolana dotykają maty i wróć do psa. Kolana dotykają maty i góra. Ostatni raz. Kolana dotykają maty i pies z głową w dół. Delikatnie przejdziemy teraz do początku maty. Stopy na szerokość bioder. Złap się za łokcie i skłon do przodu. Ugnij kolana, pozwól kręgosłupowi luźno powisieć. Możesz pochłuśniać się w jedną, w drugą stronę, wyprostować jedną nogę, drugą. Rób to, o co Twoje ciało prosi. Połóż prawą dłoń pomiędzy stopami i wyciągnij lewą do samej góry. A opuść dłoń. I druga strona. Z wdechem otwórz klatkę piersiową, spójrz na dłoń u góry, spójrz na sufit. I wydech, rozluźnij.
kolejnym wdechem połóż dłonie na piszczelach, wyciągnij kręgosłup, proste plecy. Delikatnie wyprostuj kolana. Nie muszą być proste na maksa, ale wyciągamy kręgosłup. Z wydechem skłon do przodu. I z wdechem krąg po kręgu. Podnieś całe ciało do pozycji góry. Tadasana. Z wdechem unieś dłonie nad głowę. Z wydechem skłon do przodu. Połóż dłonie na matę i przejdź do planka. Trzymaj. Oddychamy. Mocno odpychamy się od ziemi. Łopatki schowane, brzuch mocny. Napięte uda. I teraz ugnij kolana. Odstaw je na matę. Winiasa. Klatka piersiowa na matę. Biodra, broda. I przechodzimy do baby kobry. Ręce pod barkami, ale nie opieramy całego ciężaru ciała na rękach. I z wydechem podwiń palce, wypnij biodra do tyłu, pies z głową w dół. Z kolejnym wdechem podnieś prawą nogę do góry, zegnij nogę w kolanie i otwórz biodro. Zrób kilka kółek w jedną, w drugą. I delikatnie przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Z wydechem postaw stopę pomiędzy dłońmi i opuść lewe kolano na matę. Rozluźnij tylnie palce. Z wdechem podnieś się do góry i z wydechem opuść dłonie. Spleć palce za plecami i otwórz mocno klatkę piersiową, zapadając się, pogłębiając wykrok. Pamiętaj, aby kolano było nad kostką. I otwieramy klatkę piersiową. Z kolejnym wydechem połóż dłonie obok stopy i wyprostuj prawą nogę. Skłon do prawej nogi. Z wdechem powróć do wykroku i teraz przechodzimy do pozycji jaszczurki. Połóż przedramiona na macie, stopa po zewnętrznej stronie rąk. Oddychamy. Z wdechem wyprostuj dłonie, przejdź na dłonie i delikatnie możesz otworzyć prawe kolano do prawej strony. Ok, wróć do centrum. Z kolejnym wdechem podnieś prawą dłoń do góry, otwórz klatkę piersiową. I z wydechem ugnij tylnie kolano i złap za stopę. Prawą dłonią za lewą stopę. Super. I delikatnie rozluźnij. Wdech, ręka do góry i powrót do centrum. Zahacz palce, tylnie palce. Podnieś lewe kolano i z wdechem podnieś się do wykroku. Mocne nogi, kolano nad kostką. Uda tak, jakby chciały się jedno w drugie przycisnąć. Czyli ściskamy wewnętrzną stroną ud jedno do drugiego. Wtedy mamy stabilniejszą asanę. Z wydechem odwróć ciało na prawą stronę. Otwórz ramiona, skręt do prawej. Trzymamy i oddychamy. Z wdechem wróć do centrum, połóż dłonie na matę z wydechem i przejdź do winiasy. Tym razem możesz zrobić pełną wersję, czyli do kija z planka, pies z głową w górę, z wydechem pies z głową w dół, albo taką, jak robiliśmy poprzednio, czyli ugięcie kolan, klatka piersiowa, biodra i potem baby kobra.
i oddychamy tutaj w psie. Ok, z kolejnym wdechem podnieś lewą nogę do góry. Zegnij kolano i otwórz biodro. Zrób kilka kółek w jedną stronę i w drugą. Z wdechem przyciągnij kolano do klatki piersiowej i postaw stopę pomiędzy dłońmi. Ugnij kolano, rozluźnij tylnie palce i z wdechem podnieś się do niskiego wykroku. Zapleć palce z tyłu i otwórz klatkę piersiową. Ściągnij łopatki, pogłębiając rozciągnięcie w biodrze, w prawym biodrze. I oddychaj. Z wdechem dłonie do góry. Z wydechem opuść dłonie na matę i wyprostuj lewą nogę. Połóż szpagat, skłon do lewej nogi. Oddychamy. Wdech, wróć do wykroku i przesuń lewą stopę do lewej strony. Połóż przedramiona po prawej stronie stopy, pozycja jaszczurki. I oddychaj. Z wdechem podnieś się na dłonie, wróć do centrum i z kolejnym wdechem podnieś lewą dłoń do góry. Otwórz klatkę piersiową, spójrz na sufit. Z wydechem złap prawą stopę lewą dłonią i rozciągnij udo. I delikatnie rozluźnij. Teraz podnieś tylnie kolano i z wdechem podnieś się do wykroku. Mocne nogi. Prawa stopa przyklejona. Tylnia pięta ciągnie do tyłu, a kolano idzie do przodu. Z wydechem otwórz się do lewej strony. Prawa ręka z przodu, lewa z tyłu. Skręt. Z wdechem wróć do centrum. I z wydechem przejdź do planku. Winiasa. Wydech chaturanga. Wdech. Pies z głową w górę. Wydech. Pies z głową w dół. I oddychamy. Spójrz do przodu z wdechem i przejdź na palcach do przodu maty. Wdech, podnieś się do połowy, ręce na piszczelach. Wydech, skłon do przodu. Z wdechem krąg po kręgu. Podnieś się do pozycji góry Tadasana. I weź głęboki wdech i wydech. Z wdechem możemy troszeczkę złączyć duże palce, kostki troszeczkę oddzielnie. I z wdechem delikatnie usiądź do tyłu. Utkatasana, pozycja krzesła. Kolana nie przekraczają linii palców. Ściskamy udami do środka, ściskamy uda do siebie i siedzimy niziutko. Z wydechem skłon do przodu. Wdech, podnieś się do połowy, wydłuż kręgosłup. Wydech, przejdź do planku i winiasa. Wydech, chaturanga. Wdech, pies z głową w górę, wydech, pies z głową w dół. Z wdechem podnieś prawą nogę do góry i z wydechem przyciągnij ją do klatki piersiowej, postaw stopę pomiędzy dłońmi. Obróć lewą stopę o 45 stopni i z wdechem przejdź do wojownika numer 1. Pamiętaj, aby biodra były skierowane do równolegle do krótszego końca maty. I trzymaj, oddychaj. Super. Z
kolejnym wdechem otwórz się na wojownika numer 2. Kolano nad kostką, silna tylnia noga. Wyciągamy ręce, prawa do przodu, lewa do tyłu. Prosta linia, mam nadzieję. Z wdechem przechyl się do przodu i z wydechem odchyl się do tyłu do pokojowego wojownika. Nie opieraj się na tylniej ręce. Z wydechem wróć do wojownika numer 2. Wyprostuj przednie kolano z wdechem. Możesz troszeczkę skrócić rozkrok. I z wydechem wyciągnij się do przodu i przejdziemy teraz do pozycji trójkąta. Otwieramy klatkę piersiową. Wyobrażamy sobie tak, jak za nami byłaby ściana, jakbyśmy chcieli całym ciałem przyłknąć do tej ściany. Stopy są ustawione pięta w piętę. Prawa stopa prosto, tylnia, przednia stopa prosto, tylnia pod kątem 45 stopni. Proste kolana, ale nie blokujemy ich, tylko delikatnie uginamy, jeżeli trzeba. Dłoń albo na piszczelu, albo na stopie. I wyciągamy górną rękę do góry, patrzymy za dłonią. Otwieramy. Z wydechem połóż obie dłonie obok stopy, przejdź do planku i winiasa. Wydech, wdech i wydech, pies z głową w dół. Z wdechem podnieś lewą nogę do góry i z wydechem przyciągnij do klatki piersiowej i postaw pomiędzy dłonie. Obróć prawą stopę, tylnią stopę o 45 stopni i z wdechem podnieś się do wojownika numer 1. Pilnuj bioder, pilnuj kolana, żeby nie wychodziło nam poza kostkę. Nie chcemy czegoś takiego. Odkręcamy biodra prosto, prosto przed siebie. Silne, mocne nogi. Oddychamy. Z kolejnym wdechem, wydechem otwórz się na wojownika numer 2. Tym razem biodra obkręcamy w stronę dłuższego końca maty. Wyciągamy lewą rękę do przodu, prawą do tyłu. I trzymamy. Mocne nogi. Mocna baza. Z wdechem wyciągamy do przodu dłoń. Z wydechem przechodzimy do pokojowego wojownika. Nie opieramy się na tylnej nodze. Nie zapadamy się w ten sposób. Trzymamy mocne ciało, rozciągamy bok. Z wydechem wracamy do wojownika numer 2. Wyprostuj przednie kolano, delikatnie skróć rozkrok. Wydech, wyciągnij się do przodu, połóż dłoń na piszczelu albo na stopie. Przechodzimy do trikonasany, do pozycji trójkąta. Otwórz klatkę piersiową, wyprostuj plecy. Wyciągaj górną dłoń do góry, do sufitu. I patrz na sufit. Otwieramy. Cały bok ciała. To jest jedna z moich ulubionych asan, bo świetnie wszystko tutaj po prostu czuć, jak się otwiera. I z wydechem połóż dłonie na macie, przejdź do winiasy. Chaturanga. Pies z głową w górę, wypchnij się na tych, odepnij się od maty. Wydech, pies z głową w dół. Super. Chwileczkę odpoczniemy w tym psie. Kolejnym wdechem spójrz do przodu i delikatnie przejdź na palcach do przodu. Połącz palce, duże palce u stóp, pięty troszeczkę dalej od siebie. Złącz kolana i z wdechem przejdź do krzesła, pozycji krzesła, utkatasana. Usiądź jak najniżej i oddychaj. Ups, już się trzęsę.
Złącz dłonie przed sercem i obkręć. Zahacz lewy łokieć o prawe kolano. Jeszcze chwilę. Otwieramy dłonie. Wróć. I centrum. I druga strona. Prawy łokieć za lewe kolano. Odkręć się. Otwórz klatkę piersiową. I otwórz ręce. Otwórz skrzydła. Wróć do centrum. I z wdechem podnieś się do góry. Samasthiti. Super. Stopy na szerokość maty. I delikatnie, powoli schodzimy do malasany, czyli do przysiadu jogińskiego. Ups, kolanko. I oddychamy. Otwieramy biodra. Staramy się naciskać kolanami na łokcie, łokciami na kolana, aby była to aktywna asana. Nie, wiecie, luźno, bo sobie siedzimy, fajnie jest. Nie. Proste plecy. Kolana prą na łokcie, łokcie prą na kolana. Aktywna malasana. Z wdechem prawa ręka do góry, lewa przed lewym kolanem. Jeżeli możesz, spróbuj złapać się prawą dłonią za lewą. Zrób pętelkę. Lewe kolano w pętelce. I oddychaj. Otwieramy klatkę piersiową. Jeżeli nie możesz, nic nie szkodzi. Zostań w otwartych dłoniach. Pamiętaj, aby otwierać klatkę piersiową do sufitu. I rozluźnij z wdechem i wydech. Powrót do środka. Druga strona. Prawa dłoń na ziemi, lewa idzie do góry. Otwieramy klatkę piersiową. Jeżeli możesz, zamknij pętelkę. I wydech. Oddychaj. Wróć z wdechem i wydech. Powrót do centrum. Delikatnie połóż dłonie na macie i przejdź do skłonu w przód. Wdech. Podnieś się do połowy. Wydech. Skłon w przód. Wdech, połóż dłonie na macie, przejdź do psa z głową w dół. Wydech, połóż kolana na macie i podnieś się do kręku. Ok, teraz przejdziemy sobie do wielbłąda, do pozycji otwierającej klatkę piersiową, serce, no taki backbend, czyli wygięcie. Delikatnie podwiń miednicę, wyciągnij się do góry. Z wdechem wyciągaj się do góry i z wydechem delikatnie połóż dłonie na biodrach. Jeżeli tyle wystarczy, to wystarczy. Nie ciśnij, nie idź na chama. Dalej. Broda do mostka, jeżeli mamy kłopoty z odcinkiem szyjnym. Ale jeżeli możesz, to delikatnie popchnij biodra do przodu. Opuść głowę luźno i wyciągnij się. Oddychaj. Z wdechem przyciągnij głowę do brody, do mostka i delikatnie powróć do centrum. Super. Usiądź na piętach. Przełóż nogi przed siebie i teraz zrobimy skręty. Zegnij prawą nogę, a lewą stopę postaw po zewnętrznej stronie prawego kolana. Upewnij się, że oba pośladki są na macie. Weź głęboki wdech. I z wydechem skręć się w lewą stronę. Zahacz łokieć o prawe kolano. I oddychaj. Ten skręt nazywa się
Half Lord of the Fishes po angielsku, ale nie mam pojęcia, jak to brzmi po polsku. Z wdechem wyciągaj się i z wydechem skręcaj jeszcze bardziej. Ok, i wróć do centrum. Teraz podnieś lewą stopę i połóż, tutaj trzeba się poprawić, połóż jedno prawe kolano nad lewym. Jeżeli tutaj masz kłopoty z kolanami, to może będziesz musiała coś podłożyć. W każdym razie, jeżeli boli, to nie robimy, ok? I teraz z wdechem wyciągamy ramiona do góry, wydłużamy kręgosłup i z wydechem skłon do przodu. Rozciągamy nogi. Teraz powinniśmy czuć najbardziej lewy pośladek. I oddychamy. Ok, z kolejnym wdechem podnieś się do góry i delikatnie podnieś kolana do góry. Wyprostuj nogi i zmiana. Teraz uginamy lewą nogę, stawiamy prawą kostkę po zewnętrznej stronie lewego kolana. Robimy głęboki wdech i odkręcamy się w prawą stronę. Zahaczamy lewy łokieć o prawe kolano albo po prostu przytulamy kolano, jeżeli nie jesteśmy w stanie zahaczyć łokcia. Z prostym kręgosłupem. Oddychamy. I rozluźnij. Teraz połóż prawe kolano na lewe. Popraw bioderka. Z wdechem oba ramiona do góry, obie ręce do góry. I wydech, skłon do przodu. Teraz czujemy bardziej, jak nam się rozciąga prawy pośladek. I oddychamy. I z wdechem delikatnie wróć do centrum, podnieś kolana do góry, rozplącz nogi i przejdź do pozycji dziecka. Kolana na szerokość maty, duże palce razem, siadamy biodrami na pośladkami na piętach, wyciągamy dłonie do przodu, kładziemy czoło na matę i odpoczywamy chwilkę. Pozycja dziecka, balasana. Jeżeli praktykujesz stanie na głowie, to delikatnie podnieś się do siadu i teraz spróbujemy stanąć na głowie. Jeżeli nie, to po prostu zostań w pozycji dziecka i odpocznij chwilkę. Ok, odmierzamy szerokość łokci, zaplatamy dłonie, kładziemy głowę na koronie, zahaczamy palce i podnosimy nogi. Press albo kolanko do klatki i drugie i delikatnie do góry. I z wydechem delikatnie w dół. I pozycja dziecka. Tym razem możemy złączyć kolana, zaokrąglić kręgosłup, ręce wyciągnąć wzdłuż ciała. Delikatnie
Podnieś się do siadu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się troszeczkę spociłam, zasapałam i zdecydowanie czuję się naenergetyzowana i pobudzona. Także co? Dajcie znać, jak Wam się podobało. Piszcie do mnie, jeżeli macie pytania. Lajkujcie, subujcie i co? Widzimy się następnym razem na macie. Dzięki, pa!